Dzisiaj o godzinie 10 dyspozytor pogotowia ratunkowego poinformował policję, że na ulicy Okulickiego w Sanoku mężczyzna został ugodzony nożem. Z informacji uzyskanych przez policję wynika, że w trakcie awantury pomiędzy braćmi 28-letni mieszkaniec powiatu sanockiego ugodził swojego brata, 31-latka, nożem w okolice klatki piersiowej. Ranny został przewieziony do szpitala, niestety jego życia nie udało się uratować. 28-latek został zatrzymany przez policję, został przebadany na zawartość alkoholu. Okazało się, że ma w organizmie prawie 2 promile alkoholu. W tym momencie trwają czynności na miejscu zdarzenia, które mają za zadanie ustalić dokładne okoliczności i przebieg całego zdarzenia. Z tego co wiem, przesłuchiwana jest w tym momencie matka mężczyzny i to według jej zeznania jakby będą pewnie najbardziej szczegółowe w tej kwestii. Na chwilę obecną nie znamy dokładnych okoliczności tego zdarzenia i szczegółów. Wiemy tylko tyle, że doszło między nimi do jakiejś awantury i w trakcie tej awantury jeden został ugodzony nożem przez drugiego. Jest to rzeczywiście miejsce, w którym często dochodzi do interwencji policyjnych z różnych powodów. Jednak na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy w tym miejscu, w którym doszło do tragedii, dochodziło do interwencji związanych na przykład z libacjami alkoholowymi.